Cześć, siemano i dzień dobry, tu Wysoki Miski, wasz fotograf. Fotografia od strony technicznej to właściwie trzy parametry. Światłoczułość, przysłona i czas naświetlania. Ale największy potencjał kryje w sobie... czas naświetlania. Czas naświetlania, moi drodzy pytajnicy, otwiera przed wami wrota do nieskończonej niemal krainy rozmaitych możliwości. A właściwie długi czas naświetlania. Można z nim robić całe mnóstwo różnych dziwnych rzeczy. Kiedy używamy długiego czasu naświetlania, nasz aparat jest w stanie zobaczyć rzeczy, których nie widzą nasze oczy. Najprostszym rozwiązaniem jest zrobienie zdjęć nocą, aby zobaczyć to, co kryje się w mroku. W ten sposób postąpił Mateusz Jacak, robiąc selfie z widokiem na wieżę w Wojnowie. Oraz Grzegorz Makiciuk, fotografując nocne niebo i doświetlając na dole drzewo przy pomocy latarki. Patrycja Patimakowska sfotografowała w ten sposób zorzę polarną i miasto Reykjavik. Przy pomocy długiego czasu naświetlania można też przemienić świecące obiekty w coś większego, rozmazać je. W ten właśnie sposób na autostradach całego świata oddawany jest hołd Polsce w dzień 11 listopada. W ten sposób również Beata Klebańska sfotografowała diabelski młyn podczas tegorocznego Light Movie Festival w Łodzi. Jan Chojnacki jakimś świecącym obiektem wyczarował świecącą kulę, jednocześnie doświetlając jakieś opuszczone przestrzenie. A Waldemar Bujny stworzył całkowicie abstrakcyjną kompozycję przy pomocy kuli disco i odrobiny dymu. Wiktor Kozłowski z kolei założył na swój obiektyw filtr spawalniczy, dzięki czemu mógł bardzo mocno wydłużyć czas naświetlania, a na zdjęciu widzimy wózek z obwarzankami pchany przez kobietę. Jeszcze jeden wózek, tym razem bez świecenia, przedstawił nam Paweł Saturnus. Super klasycznym rozwiązaniem jest rozmywanie wody w jakąś taką sympatyczną galaretkę lub mgiełkę, tak jak ja robiłem to na przykład ostatnio w odcinku o Marszu Niepodległości, który widzicie tutaj, a zdjęcie jest teraz? Najczęstszym tego typu wodnym obiektem z rozmazaniem na długim czasie są wodospady, zupełnie jak na zdjęciu Łukasza Półgrabi, który sfotografował Devil's Pulpit w Szkocji. I super piękny krajobrazowy morski klasyk od Joanny Zaleskiej. A tutaj mamy rzekę zrobioną nie z wody, ale z ludzi, od Jakuba Hercoga. A kiedy gaśnie światło, to nadchodzą duchy. Zupełnie jak na zdjęciu Magdaleny Kardasz. Mogą być też duchy miasta, zbudowane ze zwykłych przechodniów, jak w przypadku zdjęcia ulicy Grodzkiej w Krakowie wykonanego przez Szymona Turskiego. Albo w portrecie nawiązującym do twórczości Witkacego wykonanym przez Julię Szkudlarek. Adrian Rafalski zafundował nam z kolei ducha bardziej romantycznego i mniej mrocznego, wyglądającego trochę bardziej jak wspomnienie lata, kiedy patrzymy z rozmarzeniem na zachód słońca nad jeziorem. Mogą być też przypadki już ekstremalnie długiego czasu naświetlania, kiedy naświetlamy tak strasznie długo, że rejestrujemy na niebie drogę słońca. Tak jak zrobił to Paweł Fox, naświetlając Plac Grunwaldzki we Wrocławiu przez 2 miesiące. Zrobił to samo też z Halą Stulecia. Nie on jeden zresztą, Jakub Pietrzyk też zabawia się w ten sposób, robiąc widok z perspektywy latarni. Albo zamykając swoją puszkę z materiałem światłoczułym na pół roku w aucie. Po przejrzeniu tego zestawu zdjęć od was, gdzie wykorzystaliście długi czas naświetlania na naprawdę dużo różnych sposobów, można by się zastanawiać, czy wykorzystując tą technikę można wymyślić coś jeszcze. Otóż można, szczególnie jeżeli wymiksuje ją się z innymi technikami, ale o technikaliach to za chwilę. Xavi Beau zajął się fotografowaniem ptaków. I zazwyczaj, kiedy pokazujemy ptaki, no to po prostu pokazujemy ptaki w powietrzu albo wykonujące jakieś niesamowite codzienne czynności, ułapane w jakimś specyficznym momencie. Natomiast Xavi potraktował ptaki dość instrumentalnie, niczym jakieś latające pisaki, tworząc z nich niesamowite, przemawiające do wyobraźni fotografie. Zapisując lot ptaka, stworzył krajobrazy z jakimiś przedziwnymi smokami, mazami w powietrzu, zygzakami przypominającymi tornado,
serpentynami ozdabiającymi krajobraz, tworami przypominającymi nici DNA. Fotografując ptaki startujące z gałęzi drzew, przemienił te drzewa w surrealistyczne obiekty. Czy też coś przypominającego morskie fale, ale unoszącego się nad ludźmi. Kiedy trafiłem na te zdjęcia, pomyślałem sobie, że to są właśnie te fotografie, które na długi czas zapadną mi w pamięć. No ale obiecałem wam pomówić jeszcze o technikaliach. Jeśli miałbym powiedzieć, w jaki sposób powstały te zdjęcia, powiedziałbym... Nie wiem, choć się domyślam. Jeżeli chcąc fotografować w ten sposób ptaki, użylibyśmy klasycznej, długiej ekspozycji, te ptaki byłyby półprzeźroczyste, albo może nawet całkiem by zniknęły. Wydaje mi się, że tutaj długi czas naświetlania został osiągnięty w sposób trikowy przy pomocy multiekspozycji, bardzo szybkiego trybu seryjnego i następnie połączenia tych zdjęć razem w jedno w fotochłopie. Można by powiedzieć, że naciąganie tego typu zdjęć pod kategorię długiego czasu naświetlania jest nieco przegięciem, ale z drugiej strony jest to długa ekspozycja, tyle że poszatkowana, no i zmontowana z kilku różnych zdjęć. Tak czy siak, ja na długo pozostanę pod wrażeniem tych zdjęć. Mam nadzieję, że wy też, mam nadzieję, że was również zainspiruje to do kreatywnych poszukiwań w zakresie waszej fotografii. A o tym, czy wam się to spodobało, czy nie, możecie napisać w sekcji komentarzy, która czeka was tam na dole. Która czeka na was tam na dole. Jeśli uważasz ten materiał za wartościowy, koniecznie zostaw łapkę w górę i napisz mi coś miłego w komentarzu. A oprócz tego zachęcam do obejrzenia poprzednich materiałów o inspirujących fotografiach, na przykład o śmiesznej kolekcji górskich butów, albo o porno w warzywniaku, czyli jak zrobić erotyczne zdjęcia przy pomocy papryki. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!